W rekord dla Niepodległej, czyli gremialne śpiewanie hymnu, włączyło się wiele szkół. Także zespół placówek szkolno-wychowawczych w Kielcach. Przy ulicy Jagiellońskiej 30 kształcą się dzieci z wadami słuchu i mowy, zarówno te z podstawówki, ze szkoły branżowej, jak i technikum. 9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 zamigały Mazurka Dąbrowskiego. W tym roku obchodzimy Święto Niepodległości. I chcieliśmy pokazać, my głusi, że pamiętamy o tym bardzo ważnym dniu, że jak w innych szkołach biorą tym udział i my także bierzemy udział, że potrafimy zamigać hymn w języku migowym i cieszymy się, jak i wszyscy równi ludzie, cieszymy się tym, że żyjemy w wolnej Polsce, dzięki Polakom, dzięki którzy Polacy walczyli za nas, za wolną Polskę. To zbiorowe miganie hymnu było oczywiście poprzedzone próbami, tak aby w ważnej chwili była synchronizacja. Wszystko wyszło znakomicie. Czy to jest niezwykłe? Dla nas jest to normalne, takie świętowanie, ponieważ dzieci nie słyszą i na co dzień posługują się językiem migowym, zwłaszcza te, które mają duży ubytek słuchu. Stąd też pomysł, żeby na uroczystościach szkolnych, a zwłaszcza właśnie przy tej okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości, odśpiewać hymn w języku migowym. Dla nas, ludzi słyszących, patrzymy na to z zainteresowaniem, z zaciekawieniem i jest to dla nas niezwykłe. Dla dzieci, które mają głęboką wadę słuchu, jest to normalny sposób komunikowania się na co dzień.